Protokół odbioru dotyczy tej samej budowy, jest podpisany przez tą samą osobę, pochodzi z tego samego dnia i w jednym protokole jest 229 tysięcy za koszty robót budowlanych, w drugim protokole 420 tysięcy. Obydwa te protokoły, podkreślam, zostały opłacone. Jeden na rzecz wykonawcy, jeden na rzecz inwestora zastępczego. Pytanie, komu zapłacono za mało, komu za dużo? Firmy uprzywilejowane wygrywają zdecydowaną większość przetargów na znaczne kwoty. Są to firmy Pozbud, Orlikon i szczególnie firma Eugeniusza Doty. Podzieliły wpływy i układy są bardzo proste. Stworzą konsorcjum, jako żeby zamazać obraz tego zjawiska. Okazuje się, że wspomniane firmy wygrywają większość przetargów organizowanych przez ZKZL w minionych latach. Firma Dota w ciągu minionych 5 lat podpisała 19 kontraktów z miastem na kwotę ponad 43 milionów złotych. Firma Orlikon od 2006 do 2008 roku wykonywała dla miasta pracę na łączną kwotę ponad 18 milionów złotych. Niepowodzenia w programie rewitalizacji miasto tłumaczy kryzysem i załamaniem rynku nieruchomości. Tymczasem media coraz częściej donoszą o kolejnych nieprawidłowościach. Osiedle domków socjalnych przy ulicy Darzyborskiej. Tę dużą miejską inwestycję rozbito na kilka mniejszych zadań. W ten sposób ominięto całą procedurę przetargową. Informacja idzie do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że zaczynamy budować 30 marca i jednocześnie tego samego dnia jest podpisywany protokół odbioru inwestycji, tak? To znaczy inwestycja już się zakończyła. To jest zarzut bardzo poważny. No, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy. Organ, jakim jest prezydent miasta Poznania, nie ma społecznego, tylko ma prawny obowiązek zawiadomienia prokuratury wówczas. Pytamy prezydenta Poznania, czy złożył doniesienie do prokuratury o rażących nieprawidłowościach w gospodarowaniu mieniem publicznym ujawnionych w audycie. Panie redaktorze, myślę, że pan z góry zna odpowiedź. Raz, że ona jest oczywiście nie na temat tej okazji, ale myślę, że pan również zna moją odpowiedź, że bardzo bym prosił o zwrócenie się w tej sprawie na piśmie. Prezydent w pełni przychylił się do rekomendacji Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w tej sprawie. Nie zawierały one sugestii o popełnieniu czynów uzasadniających złożenie doniesienia do prokuratury. Są w zasadzie 95% to są te same zarzuty. Czyli to jest jakby widać, że to jest proces, który jest stały, prawda? Nie jest to jednorazowy jakiś problem. I na przykład widać, że stałym zjawiskiem było to kredytowanie inwestycji. To znaczy, że najpierw płacimy komuś, dopiero później za te pieniądze ktoś kupuje materiały, zaczyna coś robić. Nieprawidłowości wskazane w audycie ujawniono w 2006 roku. Przez kolejne 3 lata nie wyciągnięto jednak żadnych konsekwencji personalnych. Zwracamy się do prezydenta Poznania o zapoznanie opinii publicznej z treścią audytu. Informacja o ustaleniach i wnioskach z audytu wewnętrznego jest chroniona. Dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego nie stanowią informacji publicznej. No więc oznacza to, że jest tutaj, no, stosuje się uznaniowość. Co dla nas jest dobre, to pokazujemy, co nie, to trzymamy w szufladzie. Czy prezydent Poznania boi się ujawnienia treści audytu? Przypomnijmy, audyt kosztował 150 tysięcy złotych. Opłacony z pieniędzy podatników, od 4 lat skutecznie ukrywany przed opinią publiczną.